W ramach walki z brakiem kierowców Niemcy chcą ułatwić zdobywanie odpowiednich uprawnień imigrantom, a redakcja Transinfo we współpracy z kancelarią Translawyers przygląda się regule 1 minuty z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Ewelina Bukowska, zapraszam na nowy odcinek Transinfo. Pogłębiający się problem braku kierowców w Niemczech zmusza naszych zachodnich sąsiadów do podejmowania coraz bardziej kontrowersyjnych działań. Tamtejsze media donoszą, że teraz Niemcy chcą, by luki kadrowe w transporcie zostały zapełnione przez imigrantów. Karierę za kółkiem chce im ułatwić Związek Przewoźników UVL i niemiecki Czerwony Krzyż. Razem ze szkołą SVG Nord organizują inicjatywę Jazda w Twoją Nową Przyszłość. Przed przyjęciem do programu organizatorzy sprawdzają status pobytu chętnych oraz znajomość języka niemieckiego. Zbadane zostaną również umiejętności imigrantów. Co sądzicie o takim pomyśle? Czy według Was imigranci mogą stanowić skuteczną receptę na brak kierowców? Nie od dzisiaj wiadomo, że kierowcy stosują najróżniejsze zabiegi, aby uelastycznić godziny pracy. Mogłoby się wydawać, że z pomocą przyszła im reguła 1 minuty. Przewoźnicy operujący na krótkich trasach mogą w ten sposób zyskać nawet pół godziny. Czym innym jest jednak wykorzystywanie reguły w trakcie odbywania obowiązkowej pauzy, kiedy kierowca nie może przejechać nawet sekundy. Co zatem w przypadku, kiedy w oczekiwaniu na zwolnienie miejsca parkingowego kierowca zacznie pauzę na uboczu, po czym miejsce się zwolni, a on chce na nie podjechać? Okazuje się, że w takim przypadku reguła nie ma zastosowania. Dlaczego? Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Transinfo. Na dzisiaj to już wszystko. Linki do wszystkich artykułów z odcinka znajdziecie w opisie filmu. Gorąco zapraszam Was do udostępniania i komentowania naszych filmów. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.